Chcesz się przywitać? Witam, 5 dyszek. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście ogólnie zapraszamy na odcinek 21. No tak. Jest to mój debiut, nie licząc jednego występu na koloniach. Witamy w kolejnym 20. jubileuszowym odcinku aukcyjnych Kocopołów razem z nowym prowadzącym, który kazał się silnie podpisać jako 5 dyszek. 5 dyszek poprowadzi debiutancko odcinek 20. No i co? Jest ryzyko, że 30 nie powstanie. Numer 7. Nie miejsce 7, tylko wstępniak, na którym mamy konsolę, która sama się wysyła. Sama się pakuje, wysyła i sama się sprzedaje. I sama sobie opis zrobiła na drogegro, czy ale drogo, zależy jak to lubi. Często przysyłają aukcje ludzie i piszą na naszym ale drogo. No, ja tam ostatnio tanie nic nie kupiłem, więc... No i cóż, mamy tutaj aukcję, w której konsola opisała się sama i postanowiła się sprzedać. Mało tego, porównała się, że nazywają mnie konsolą. Ble, nie napisze tego słowa, to tak jakby określić kobietę świnią. No do konsoli i dalej. Ogólnie aukcja jest dość zgrzebna, jeżeli ktoś to kupi, to po prostu będzie miał śmieszną zgrzebę, że kupił. Ale drogo, nie? Znaczy drogo, no... Zależy, co jeszcze sama robi, no. No nie, no... Jeżeli kupi ją facet i okaże się, że ona potrafi robić, że tak powiem, nie powiem, ale włoskie... Ja bardziej myślałem, że po prostu sama gra. Sama gra. Kupisz konsolę i ona sama za ciebie gra. No tak, ale levele się same nabijają. Kiedy jestem niepotrzebna i cię bawi, jestem niepotrzebny, mieszkam w czymś takim. To jest moja chata. Etui. Ma swe lokum. Jest tam bardzo wygodnie, ma swe lokum. Jak mówi Ewelina Lisowska, ma swe lokum. Ma swe lokum. Powiem ci trochę o mojej koleżance, bez której nie mogę mieć. A to ona! Ładowarka. Ale to ładowarka? Nie! Czy jednak zasilacz? Nie, skończ. O, bo jak zasilacz, to już mam tutaj małą prostytucję, nie? Dobra, skończ z tym, tak. Sama się nie ładuje. Jak ktoś chce, niech sobie wejdzie na drogegro albo ale drogo i luknie sobie na tą aukcję. A teraz jedziemy z miejscem numer... 7. Numer 7. Na miejscu 7 mamy Nintendo Wii. Plus dużo dodatków i wykrzykniki. Wii, ale słyszałeś o nowym Nintendo View? View. Ciekawe, czy ktoś z was już ma nowe Nintendo View. To jedna pensja, dwie pensje to nowe Nintendo? I jak nasza? No to ze trzy. No jak nasza to... Nowe Nintendo View uzyskało chyba swoją nazwę, ponieważ taki facet jak dorożką jeździł i tak View! View! No i cóż, wyszło im Wii. Ale nadal w cenie naszej pensji można kupić po prostu Nintendo Wii. I U. Nie no, Wii U moglibyśmy sobie kupić. Mamy tutaj Nintendo Wii bez U. No ale pensja to nadal się zgadza. Tak, zgadza się. Mamy, cena to 1000 zł. Co ogólnie, no, jak na Nintendo Wii bez U, to jest dość drogo. A do tego mamy kilka gier, karteczki i jakieś tutaj machacze do tego, tak. Ma używane, dobra cena. Nie jest to dobra cena, zwłaszcza, że Nintendo Wii nowe możemy wyrwać za 500 zł nawet, tam jak patrzyłem, 500-550 zł, noweczkę. Tutaj mamy nie noweczkę, która jest mało używana, kosztuje kafla. Jak ktoś się pomylił tam między dobra cena, powinien być przecinek, powinien być dobra cena do negocjacji. Dobra cena do negocjacji to na pewno jest, jeżeli by uchlasnąć sobie tutaj na przykład o 700, to byłoby nawet nieźle, myślę. Przesyłka gratis musi być wtedy, bo niestety tutaj no cały czas jeszcze się złotych, to... To miejsce numer 6. Numer 6. Jeżeli chcecie mieć Tibie 350 plus Sorcerer do tego, Sorcerer. Co to jest Sorcerer? No to jest na pewno coś ważnego, co kosztuje 2,5 koła. No. Berylia, PvP i no warning. Nie mamy warninga, ale fajnie, patrzcie. Czy to nie wywala? Grać i się nie wyłącza samo. Nie no, ja. No jeszcze jakby się wyłączało za 2,5 klocka, to co by był? Sprzedający ma 0 komentarzy. Ofert kupna nie było. Coś takiego w ogóle, nie? No bo to bierzą na raty, bo nie to dostaniesz. W żaglu moglibyście sobie wziąć, jeżeli chcecie mieć Tibie, możecie sobie wziąć w żaglu kredycik i machnąć sobie Tibie za 2,5 klocka. Opis jest też widzenie ziemski. Super postać, zarówno do ekspienia. Nie, wiesz, akapitów nawet nie ma, to nie ma co. Ale muszę się nią także widzieć, zobacz. Jak i do bicia się, to też jest dobra.
do bicia są. Czyli jeżeli macie problem w szkole i ktoś was, powiedzmy sobie tak, napastuje, możecie kupić za 2,5 klocka Tibi. Oczywiście każdy nastolatek ma 2,5 klocka zbędne w kieszeni. To w ogóle pobijamy ten fakt. No ale jak odmienić co? Gimnazjalista. Gimnazjalista, tak, tak. No i kupuje to, a wtedy postać się bije po prostu jego wrogów. Coś jak władcy Moch i te tam wojownicy. Tak, nie ma sprawy, jest sprawa załatwiona. Tylko grafika trochę gorsza i cena trochę wyższa. Zobaczycie swoich ludzi, którzy wyglądają po prostu pikselowato, ale dostałem w pierdy, krótko mówiąc. Ale 2,5 tysiąca, więc... Budzisz się rano i tak myślisz sobie, tak, Tibia, 2,5. Teraz czy pojutrze kupić? Jako gimnazjalista to raczej ja bym miał inne wizje. Nie chciałbym przepuścić 2,5 klocka na siebie, tylko kupiłbym sobie albo na przykład Wiu, może PS3 albo Xbox, ale 36 i o. I o? I o, tak. Ewentualnie jakbym miał cięższą fazę, to bym sobie stwierdził, że otworzę gazetę, wybiorę sobie dział matrymonialny. I 25 razy zahaczę sobie, powiedzmy sobie, o telefon. I będzie takie ujęło. Ale Artur, to wychodzi 2 na miesiąc. 2 razy na miesiąc. My do niczego nie namawiamy, żeby nie było. My tutaj nie namawiamy. Ja już nawet nie wiem, o co mi chodziło. Nie wiem. Ale w internecie jest wiele stron, tam adresy wyświetlimy na końcu. Idziemy na miejsce numer 5. Numer 5. No i tutaj jest geniusz. Geniusz. Podesłany przez użytkownika Max Strike. W ogóle nie wiem, dlaczego zapomnieliśmy wymienić użytkowników, którzy przysłali wcześniej aukcję. Ale jesteśmy genialni, po prostu zapomnieliśmy. Nie wiem, naprawdę. Więc żeby nie było tak, to aukcja, która była ciekawostką, podesłał MC Marycha. Aukcję z Nintendo Wii podesłał Szymon 4250 i aukcję z Tibią podesłał też Szymon 4250. Ha! A myśleliście, że was nie wymieniliśmy. A i mamy was teraz, co? Cwaniaki my. Ale jeszcze na pewno zdążymy kiedyś o was zapomnieć, więc... Zdążymy się pewnie walnąć, tak. No dobrze, ale wracajmy do cycków. Tak, do cycków. Koszulka pod cycki, PlayStation, na koszulce hit. Powiem ci, że niezły hit. Nie ma instrukcji montażu. No, nie wiadomo. Nie wiadomo, bo może być jakaś norma. Znaczy, na mnie trochę była chyba tak, nie wiem, mój rozmiar jest? Ale ogólnie powiem ci, że niezłe. Niezłe, cena też ogólnie dobra. Ale zobacz jaki chwyt. No tu pytanie jeszcze, co mówię, czy widzisz, powinniśmy kupić tą koszulkę i wziąć sobie, że tak powiem, modelkę do testowania. Czyli jeżeli jest jakaś dziewczyna, która ma, powiedzmy, od A, B, C i D też testujemy, ewentualnie podwójne F. Ale żeby F podwójne było tylko w biuście. Nigdzie indziej, tak? Nigdzie indziej. No, koszulka pod cycki, jedziemy. Nie, jest... Genialne. Produkt jest genialny. To jest genialne, zwłaszcza na nas. Jeżeli macie koleżankę z liceum i chcecie się z nią zapoznać, kupcie jej koszulkę pod cycki i powiedzcie, że musicie ją testować. Radę poćwiczyć najpierw na przykład na Xboxie. No, jak to się grało na tym padzie? No, zależy od gry, no w FIFA to może by się nie może, podało. Może do kompletu są jakieś stringi na przykład z joystickiem, czy coś. Taki Assassin's Creed sceny nie pokazane. Utnijmy ten temat znów. Przejdźmy na numer 4. Numer 4. Tam? Ten Art to jest twój idol? Ten pan, który, ja nie wiem, czy to jest nawet pan, czy jakaś firma, ale ogólnie występuje u nas po prostu często, co odcinek. Ja nie pamiętam odcinka, w którym by tego człowieka, który sprzeda wszystko od Igby po helikopter i ma codziennie nową dostawę towaru, jak widzimy, nie kłamie, bo on rzeczywiście ma. I teraz mamy nowy bubble sheet od niego, którym jest konsola Pegasus, ale jest to czarne PlayStation 1 z padami, które są mutacją taką, nie wiem, ryby z padem od PlayStation. Tu ma płetewkę. Nawet tak, chociaż o dziwo, nie jest podpisane, że to jest PlayStation, tylko że to jest Pegasus, to jest cud. Nikt się nie nabierze chociaż. Jak możemy wiedzieć, się domyślać, nie było ofert kupna, bo kto by kupił Pegasusa z Renaulta za 30 zł, używanego z dykty i tektury.
Nie, za 5 dych. No 50 zł, 13 przesyłka, 63, no u nas na rynku po 3 dychy to 2 sztuki mamy. No. No. Jeżeli mieszkacie w Pabienicach, a byliśmy w Pabienicach nieraz, możecie nam wierzyć, że oj nieraz byliśmy w Pabienicach, jeżeli chcecie nas spotkać, to możecie się na nas naprawdę napatoczyć, tam nie jest to trudne. I na pewno Pegasusa sobie kupicie taniej, jak dobrze zagadacie, dostaniecie jeszcze tubkę kleju cement w razie czego. No to tanie mleczarz, mój idol z dzieciństwa, bo taki. Mi to przy dziadek Barnaba taki. Nie? Z tej gry? A to się pirat Barnaba? Barnaba. Barnaba. Ja to tak rzuciłem na mnie, nie widziałeś to tak. Ja nie wiem, to nie wiem, to taki półdolca trochę czy tam. Pięć dyszek. Numer 3. Numer 3. Sony PS 3004. O, to mieliśmy już 3003, przerobiliśmy. Tak, to teraz. A teraz przerobimy 3004. I znów zrobiliśmy błąd. Na poprzedniej aukcji nie wymieniliśmy pana, który nam podesłał to. A podesłał to The Mr. Gangster 14. Ale widzicie, nie ma pomyłek, ciągle będziemy mówili, kto to podesłał, bo później jest problem, później, że ktoś nie został wymieniony i jest smutno komuś może czy coś, a musimy być sprawiedliwi. No, skoro tak mówisz. No tak, ale przejdźmy do tej PlayStation 3004. Sony PSP 3004, bla 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 bla. Jakieś gry są nawet chyba. Tak, ale od razu spójrzmy może pierwszy na to, na gry. No to będzie 6 sztuk. No 6 sztuk, no. Konsola, pudełko, etui, nie? Coś może jeszcze znajdziemy coś do tego. Masfelokum, tak. Sony, bateria, zasilacz. Zasilacz brak. Brak. Nie ma zasilacza. Ty, Artur. Czyli jednak zasilacz, nie? Nie, to jest zasilacz. Nie zasilacz, czyli tam mieliśmy prostytucję na poprzedniej aukcji. To się wyjaśniło. Natomiast wiemy, gdzie jest zasilacz tej konsoli. Cena, cena to 2,5 tysiąca złotych i 50 jeszcze. 2,550 bez zacika. Promocja taka. Nie ma zasilacza, czyli trzeba go sobie kupić osobno. Ale na pewno ten sprzedający na innej aukcji może ma zasilacz. Tomasz Mazowiecki to jest. O, to województwo łódzkie, to nieciekawe okolice dosyć. O Boże, no nie. Tutaj to same. Nie przyznawajmy się, skąd jesteśmy. I to najlepsze w tym wszystkim jest to, że sprzedaje to jakiś sklep, firma. Tak. Prywatna osoba. Tak, no. Może tam jest gdzieś w mają druczkiem napisane, że nie wiem, używał tego na przykład, nie wiem, no. Nie chcę tutaj jakoś jeździć po aktorach młodego pokolenia, nie wiem, Jula może na tym grała, no. Naprawdę, no to... Ja nie wiem, że nie. Firma tak prosperuje. Za to poniżej możesz kupić rękawiczki, zobacz, spodnie, jeansy, buty. A po ile buty mają? Może taniej? Buty 8 tysięcy. No, to lepiej o nim kupić buty niż konsolę, zdecydowanie, tak. I to na psosie. Nawet, no, buty już prędzej obleczą niż konsola. Jeszcze bielizna też ma jedna. Ogólnie nie mają droższych rzeczy, w ogóle wszystko do 100 tu widzę, jest. Tak, konsola, tak, bo najwyraźniej to mają tanio, ale postanowili zarobić na jakimś baranie, który myślą, że kupi to za 2500. Ja myślą, na co zbędzie. Ja to myślę, że jak oni sprzedają rajstopy i buty, to po prostu ktoś się nie znał. Najprędzej jakaś dziewczyna, kobita, laska, babka, która dostała taki PlayStation i mówi: o, PlayStation 4 pewnie to jest, bo takie małe small do tego gry, sprzedamy to za 2,5 koła. Zasilacza nie ma, więc nie uruchomili go nigdy jeszcze pewnie. Pewnie jeszcze zepsuty, bo upadł. Numer 2. Miejsce numer 2. No dobra, dajemy tu 2. A na miejscu 2 jest to wszystko forte uffaki. Mamy akcję użytkownika Amari 988, na którym mamy PlayStation 2 za całe... Za piątaka. 5 zł. Czyli aktualnie bułka, na przykład z Kawiksu. Taki sklep, ale nie reklamujmy go. Tam nie ma bułek, tam jest mięso. Chyba że ktoś zna panią Kasię, to wtedy, jeżeli znacie jakąś Kasię i działa w Kawiksie... Za 5 zł można by niewiele rzeczy kupić, tak? No nie, ogólnie za piątale można to sobie kupić, w aptysie. No na aptysie, 2,51. A, w tysie, dobra. Musiałem poprosić, co to są w tysie. To czego ty jeść nie chcesz, no. A, no. No tak, można sobie kupić też PlayStation, jak widać. Za piątale, tak. Tak, o ile coś zrozumiemy, wiadomo się sprzedać. No i uwaga, teraz postaram się to przeczytać jednym ciągiem, ale to będzie trudne. Witam do sprzedania. Konsolę PS2. Stan jest dobry na zdjęciu. Ma taką usterkę. Konsola bardzo często zawiesza się podczas czytywania gier tuż po napisie Station 2. I teraz z małej jedziemy dalej po kropce. Czasami czyta normalnie, można RZ, gracz gry może RZ, wystarczy raser przeczyścić
będzie ok, sprawna mechanicznie. Czyli krótko mówiąc, nie działa, ale jest sprawna mechanicznie. Nie przerobiona do konsoli, kabla nie ma, pisane razem, telewizora się znasz, bo sobie naprawisz, jest kabel do produ. Produ. Nie do prodzidza? Do produ. Ciężko, naprawdę ciężko. Jeżeli taki opis ktoś wano, to podejrzewasz, jaką by ci to wysłał? Przecież by napisał adres w ogóle nie taki, by to poszło gdzieś w cholerę, to nie wiem. Na Ukrainę chyba co najwyżej. Co najwyżej, nie, jeszcze tak tylko mówię, no to ewidentnie, no nie wiem, kupić, wysłać słownik ortograficzny, ale jeżeli się okaże, że ktoś ma, nie wiem, jakąś tam poważną odmianę dyslekcji, dysgrafii, dysortografii połączoną z dyskusją, to się prosi wtedy, nie wiem, kolegę, koleżankę, dziewczynę, chłopaka, mówi, ej, wystaw mi konsolę. Numer jeden. Konsopol tygodnia. Na miejscu pierwszym mamy aukcję podesłaną przez dwóch użytkowników, z tego co dobrze kojarzę. Patryk Wro i WhatsApp 2014. Serdecznie dziękujemy za miejsce pierwsze, które jest naprawdę ciężkim, no nie wiem jak to nazwać, kocopołem. No nic się nie dzieje. Się po imieniu, no. Jest to absolutny kocopoł. Mamy tutaj Diablo 3, nie, Diablo III 3. Paragon levelowanie od pro gracza. Czyli krótko mówiąc, wyjaśnijmy, co ten ogólnie pan robi. Gra w gry. Pan gra w gry, ale gra w to roboczo, profesjonalnie. Tak, jest takim Game Boyem, można by powiedzieć. No tak, tak jakbyśmy my otworzyli filmy i powiedzmy, ktoś chce mieć lepszą postać. Postawili kompa, tłukli w to, a mało tego, człowiek, który wykupił tą... Może sobie to oglądać. Może to oglądać, czyli nie dobrze mogłby w to grać, ale to już nieważne, pobiliby to, bo to już jest głupota totalna. Teraz tak, przeczytaj może to. Oferuję levelowanie twojej postaci. Jeżeli masz odpowiednio nie odpicowane konto, a chcesz mieć swoje własne i pewne postaci z Paragonem 100 lub innym, trafiłeś idealnie. Oferuję leveling o 1,80 lub 80,100 w cenie 2499 zł. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, piszcie do nas, my wam wylevelujemy co tylko chcecie o połowę taniej. Ja jestem nawet skłonny za 5 stówek coś wylevelować, wiesz? Czas trwania. W realu też. Czas trwania do 25. Nawet ktoś może obok mnie siedzieć, ja to twoje pół klocka będę levelował. No jak ktoś po ciebie będzie siedział, to będziesz levelował, to. Więcej informacji udzielę drogą mailową bądź na gadu i tutaj numer gadu. Nie używam botów. Levelowanie własnoręczne. Super! To tak jakbyś zamówił sobie rzeźbę i ktoś nie robi tego na jakiejś, nie wiem, maszynie, tylko on sam to wykuwa. No, za 2,5 klocka trzeba mieć wymagania. No, budzisz się rano i tak jak mówiłem, no myślisz, tak, albo kupię samochód, albo sobie level wbiję, no i... Wylevelowałem kilka własnych postaci, oczywiście do 100 oferuję levelowanie w pustym koncie. Bo to jest na, levelowanie na napisane razem, bo się pomylił. Bo ogólnie napisane jest to profeska, nie? Ja w porównaniu do taką usterkę. Ja ubieram postać i sam leveluję. Masz możliwość oglądania transmisji z levelingu online. Uwaga, kolejny wolny termin, 6.01.2013, zapraszam. Kolejny, czyli tam ktoś na tym rzeczywiście porobi kasę. No, 2,5 tysiąca wyświetleń to. Słuchaj, 5 dyszek. Musimy chyba otworzyć levelowanie postaci. Ja nawet wiem, gdzie to będziemy robić. Jeżeli ktoś chce w Pabielicach na przykład, żeby mu przylevelować jakąś postać, to proszę pisać. Zrobimy to za 2 klocki, albo taniej. Online też możemy. Gramy w Pokémony, Zeldy, co tylko chcecie. Wszystko kwestia dogadania. 2,5 tysiąca. Pomysł na biznes jest genialny. Ale mógł jakąś grafikę przestawić. No tak, nie, on jak leveluje. Że ciśnie na klawiaturze taki spocony, zalany potem, wiesz, i będę grał w gry. Pomysł na życie. Pomysł ogólnie genialny, natomiast ogólnie ja... Jak będzie miał chociaż raz. Nie, 2 osoby sprzedane. Z geniuszem. To szansą, naprawdę. Po prostu geniusz. Geniusz, jakby to nazwać... Tworzenie firm taki, wiesz. Tak. Czekaj, czy Paragon wystawiony. Ja chcę fakturę VAT na moją postać Steam. Bo to na firmę idzie, nie? Mojego elfa z muł chcę mieć Paragon. Nie macie pomysłu na prezent na święta? Dla szefa? Levelowanie postaci, postaci. Kawka nam się skończyła i tym samym skończyły się nasze kocopoły numer 20. Jubileuszowe. Fajerwerki były? Ja to damy z leta tak jeden. Ja to opiję wieczorem. Tak, każdy na swoją rękę opija ten jubileusz. Jubileusz.
Julan Bileus? Julan Bileus. Może nam zaśpiewa w naszym programie Julan. Odcinek 21 zapewne będzie. Chyba. Nie wiadomo z kim, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie. To co ja mam w ogóle? W tym programie nigdy nie wiadomo. Tutaj może stać się wszystko. Tu równie dobrze można, nie wiem, tagi mogą wpaść, czołg nas wpaść. Jak wam się będzie podobało? Jak chcecie, żeby było dalej? Żeby 5 dyszek był? To znaczy inaczej, nie macie za bardzo wyboru, bo nie ma innych kandydatów. Tu się dzieje. Nie ma innych kandydatów, tak, niestety. Także albo pięć dyszek. Ostatnio pies zagryza, chomik poprawił, więc. A nie widzieli chomika. Może pokażemy teraz urywek, co robi chomik z tym, kogo nie lubi. I pewnie już w tej chwili wiecie, co się dzieje. Także jeżeli ktoś chce fikać i chce przyjść na program, wiecie, Artur już może nogi nie ma w tej chwili, nie wiadomo na czym siedzi. Może go chomik dojechał. Tymczasem, dziękuję bardzo za aukcję. A, jeżeli ktoś chce podesłać aukcję, bo to jest pytanie nagminne ostatnio. Jak podesłać do was aukcję? Więc podsyłamy ją jako wiadomość prywatną na kanale YouTube. Jeżeli ktoś nie wie, jak ją podesłać, to wchodzimy tam w mój kanał, tam w nasze opcje i tam mamy wiadomości, skrzynkę odbiorczą. Wchodzimy w skrzynkę odbiorczą i mamy napis wiadomość, piszemy wiadomość. I w nazwie wpisujemy nazwę kanału, na który piszecie, czyli nasz. Jedyny właściwy, no powiedzmy sobie, no jedyny właściwy kanał jest tylko u nas. Skromność to nasza domena, wiemy, nie? Dlatego tak, dziękujemy jeszcze raz, cieszymy się, że oglądnęliście kolejny odcinek z Kocopołów. Żegnamy się z wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, może już niebawem. Wszystko zależy od was.